Dzień dobry, witam Wysoką Radę. Otwieram 63. sesję Rady Miasta Górowo Iławeckie, przewidzianą do odbycia w dniu 18 grudnia. Godzina 9 minęła, zaczynamy nasze obrady. Stwierdzam na podstawie listy obecności, że na dzisiejszej sesji jest obecnych 14 radnych. Brakuje dzisiaj pana Kamila Komorowskiego, który usprawiedliwił swoją nieobecność. Informuję, że posiadamy ustawowo wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam przybyłego na dzisiejszą sesję pana burmistrza, pana Jacka Kostkę. Witam pana sekretarza Andrzeja Worobca. Witam panią skarbnik Edytę Jarmoluk. Witam inspektora Edwarda Drymucha. Witam również panią Agnieszkę Gorzycką, panią dyrektor MOPS, która również ma dzisiaj z nami tutaj kilka uchwał do przegłosowania. Wysoka Rado, informuję, że protokolantem dzisiejszej sesji będzie pani Sylwia Staszewska. Informuję, że w prowadzeniu będą mi pomagać pani Anna Piszczek i pani Grażyna Sawicz. Wysoka Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję, że wszystkim państwu na skrzynki mailowe, służbowe zostały przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek naszych obrad wraz z projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta nasze obrady są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Następnie nagrania są udostępniane w internecie oraz w biuletynie informacji publicznej również w internecie. Informuję, że głosowania są imienne za pomocą urządzeń. Gdyby były problemy, takie głosowania będą przeprowadzone imiennie. Moje pytanie, czy wszyscy radni mają urządzenia do głosowania? Są. Bardzo dobrze, głosujemy zatem przy pomocy urządzeń. Wysoka Rado, przedstawię teraz porządek obrad na dzisiejszą sesję. Przedstawia on się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 62. sesji Rady Miasta, informacje z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Mamy przygotowane sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska dla gminy miejskiej Górowo Iławeckie do roku 2030. Mamy przed sobą, Wysoka Rado, do przegłosowania, do debatowania mamy 10 uchwał. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2024-35. Kolejna zaopiniowania budżetu miasta na rok 2024. Mamy w programie powołanie Młodzieżowej Rady Miasta i nadanie jej statutu. Powołanie Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Górowo-Iławeckie na rok 2024, kolejna uchwała. Ramowy program pracy Rady na rok 2024. I tutaj mamy uchwały pani dyrektor MOPS. Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego posiłek w szkole i w domu na lata 2024-28. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2024-28. Określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zakup posiłku lub żywności oraz pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym posiłek w szkole i w domu na lata 2024-28. Mamy tutaj również uchwałę dotyczącą zmian w budżecie miasta na rok 2023. W dużym punkcie 7 mamy przewidziane sprawy różne i zamknięcie obrad. Tak przedstawia się, Wysoka Rado, na dzisiejszą sesję porządek obrad. Czy ktoś z państwa zgłaszał uwagi do zaproponowanego porządku? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania dzisiejszego porządku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku w wersji przedstawionej przeze mnie, zechce zagłosować. Dziękuję. Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Wysoka Rado, przechodzimy teraz do punktu trzeciego dużego. Przyjęcie protokołu z 62. sesji Rady Miasta. Informuję, że wszystkim Państwu na skrzynki służbowe został przesłany protokół z 62. sesji. Jest również do wglądu podczas dzisiejszego spotkania. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza uwagi do protokołu 62. sesji Rady Miasta? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania. Poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu 62. sesji Rady Miasta? Zechce zagłosować. Tak, dziękuję bardzo. Protokół 62. sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję. Teraz mamy przed sobą informacje z prac burmistrza oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o przedstawienie takiej informacji. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie dotyczy okresu pomiędzy 25 listopada a 18 grudnia tego roku. Wysoka Rada w bieżącej kadencji podjęła 382 uchwały, zostały zrealizowane 303, w trakcie realizacji znajduje się 79 uchwał. I tak postaram się w skrócie. 24 listopada świętowaliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Uczestniczyłem w spotkaniu, które zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 27 listopada powołaliśmy zespół interdyscyplinarny w ratuszu. To jest zespół, który zajmuje się przemocą w rodzinie, przeciwdziałaniem przemocy. Członkami tego zespołu są osoby trochę z mocy ustawy, przedstawiciele różnych instytucji z terenu miasta. Koordynuje ten zespół pani kierownik naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 5 grudnia miałem ogromną przyjemność po raz kolejny już w Olszynie odbierać nagrodę dla naszego samorządu przyznaną przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Tym razem odbywało się to pod patronatem wojewody warmińsko-mazurskiego. To jest ranking, który bazuje na danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Zajęliśmy miejsce pierwsze w powiecie, a na 117 gmin w województwie zajęliśmy miejsce 15. To uważam, że jest naprawdę powód do dumy, tym bardziej, że tym razem na przykład w tym rankingu były brane pod uwagę takie wskaźniki jak proces wyludniania się, który jak wiecie dla nas jest bardzo niekorzystny, czy stosunek dochodów do zadłużenia miasta, które mamy całkiem spore, ale mimo to zwróćcie uwagę, że jesteśmy w pierwszej 20 miast, gmin w ogóle w województwie i w naprawdę bardzo dobrym towarzystwie. I tak, 17 grudnia odbyłem spotkanie konsultacyjne z młodzieżą w sprawie powołania Rady Młodzieży. Jak zauważyliście, na dzisiejszej sesji głosujemy dwie uchwały i powołujemy dwie rady. Uważam, że zawsze trzeba jakby patrzeć kompleksowo, więc jak powołujemy Radę Seniorów, to należy powołać także i Radę Młodzieży, tym bardziej, że spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem najmłodszych przedstawicieli naszej społeczności. 14 grudnia odbyła się Wigilia Miejska, za której organizację bardzo dziękuję pani dyrektor Ośrodka Kultury. Ja przypomnę tylko, że ona była możliwa dzięki realizacji projektów unijnych pod nazwą Wielokulturowość 1, Wielokulturowość 2, w ramach których zakupiliśmy praktycznie cały sprzęt, który posłużył do organizacji tej Wigilii, zarówno te projektory, które wyświetlają animacje na naszym ratuszu, jak i scena, jak i namiot i mnóstwo innego sprzętu zostało kupione dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, bo generalnie no, na takie wydatki nigdy inaczej nas nie byłoby stać. Dzisiaj rozpoczyna się akcja, która już będzie miała miejsce w naszym mieście piąty raz. Jest to akcja Paczka dla Seniora. Koordynuje tą paczkę nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym roku blisko 1000 paczek trafi do naszych górowskich seniorów. Ze względu na zakres logistyczny tej akcji pomagają, i tu bardzo dziękuję komendantowi policji w Bartoszycach i w Górowie Ławeckim, komendantom, za to, że zgodzili się, żeby funkcjonariusze policji pomogli roznosić te paczki. I bardzo dziękuję też panu Adamowi Cioskowi, bo pomagają też nasi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, no bo krótko mówiąc, dziewczyny by same, znaczy dałyby radę, ale no trochę głupio by było, gdyby same panie rozniosły 1000 paczek. I
Tak, jeszcze warto wspomnieć, że 24 grudnia tradycyjnie będziemy mieli Wigilię dla osób samotnych. Organizujemy ją tu w piwnicach ratuszowych. Jeżeli ktoś z Państwa ogląda obrady sesji, to serdecznie zapraszamy o godzinie 11 w dzień Wigilii, czyli 24 grudnia do piwnicy ratuszowej. Będę obecny na pewno ja, będzie obecny ksiądz proboszcz. I tak dalej. Wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył dotację na realizację zadań pomocy społecznej o kwotę 36 285 zł, a zmniejszył na wypłatę zasiłku okresowego o kwotę 68 852 zł. I teraz mamy jeszcze kilka informacji. Po pierwsze, tak jak rozmawialiśmy na poprzednich sesjach i na komisji, zleciliśmy wykonanie ekspertyzy podwieszanego sufitu w naszym ośrodku kultury. Taka ekspertyza do nas trafiła i z naszych rąk trafiła prosto do nadzoru budowlanego i do prokuratury. Do nadzoru ze względu na to, że takie mieliśmy polecenie, a do prokuratury ze względu na to, że istnieje podejrzenie, że zachodziło ryzyko zagrożenia zdrowia i życia. I to jakby takie podstawowe kroki. Natomiast jeśli chodzi o konkluzje, które wynikają z tej ekspertyzy, no ja nie jestem sądem, tak, natomiast generalnie w naszej ocenie odpowiedzialność za wykonanie zadania leży po stronie błędów wykonawców, za to zdarzenie, błędów wykonawcy. Jakąś odpowiedzialność na pewno ponoszą także przynajmniej dwaj inżynierowie, którzy nadzorowali proces budowy. Ja przypomnę, że cały proces budowy nadzorowany był przez 6 uprawnionych inżynierów i do tego jeszcze był nadzór autorski zatrudnionych przez nas architektów, których było w sumie praktycznie 11, nawet jedno biuro. No i jak szukać winnych, tak, to w naszej ocenie przede wszystkim błędy wykonawcy, których nie dostrzegły osoby uprawnione, czyli inżynierowie, którzy powinni byli skontrolować wykonanie tego procesu. Myśmy na dzień dzisiejszy przekazaliśmy tę ekspertyzę także do naszej kancelarii prawnej z pełną dokumentacją związaną z przetargiem, z umową na wykonawstwo. No i czekamy na opinię prawną. Tak, kroki dalsze będziemy podejmowali. Będziemy się już na tym etapie kontaktowali z wykonawcą, jeśli chodzi o usuwanie nienależytego wykonania przedmiotu umowy w naszej ocenie. Czeka nas jeszcze jedna ekspertyza, ponieważ ta ekspertyza posiada konkluzję, że należy sprawdzić pozostałe stropy. Ja myślę, że nikt nie ma nic przeciwko temu, co? Odpowiedzialność nakazuje nam sprawdzić wszystko, co może jeszcze ludziom spaść na głowę. Bo ja wiem, że są głosy, że ludzie się będą bali, więc moim zdaniem trzeba będzie to zrobić. Zresztą prawdopodobnie taki nakaz, panie Edwardzie, otrzymamy od nadzoru budowlanego. Zresztą no, wynika z tej ekspertyzy, z której mamy, że powinniśmy to wykonać. I żeby jasno to zabrzmiało, koszty wszystkich prac, łącznie z ekspertyzami, obciążą tak naprawdę firmy, osoby winne zaniedbań na tej budowie. I to jest jakby taki istotny komunikat. Rozmawialiśmy też na komisjach o organizacji ruchu na drodze Sikorskiego tutaj przy aptece i z tego co pamiętam radni jednomyślnie stwierdzili praktycznie, że przywracamy ruch jednokierunkowy, tak? I takie działania zostaną przez nas podjęte, po prostu przywrócimy dotychczasowy przebieg tej drogi. Czekaliśmy na opinię mieszkańców, tak? Bo te głosy były różne, że jest fajnie, że jest dwukierunkowa, ale tutaj wspólnie podjęliśmy decyzję, że przywracamy tutaj ruch jednokierunkowy. Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje, które prowadzimy w naszym mieście, to jeśli chodzi o obrońców pokoju, okrężną i tak dalej, czyli krąg ulic wokół Placu Ratuszowego, to koncepcja remontu nawierzchni znalazła się już, panie Edwardzie, o ile dobrze, ale czyli za chwilę ją prześlemy do konserwatora zabytków, żeby ją zaopiniował, bo jakby nie możemy rozpocząć prac bez ostatecznego zaopiniowania tej naszej koncepcji. To jest kwestia tego, ile będzie asfaltu, ile będzie bruku, jaki będzie bruk, tak? To musimy posłuchać opinii konserwatora zabytków. Ulica, przebudowa ulicy Inwalidów Wojennych, Nadbrzeżnej i tych wszystkich uliczek obok gimnazjum przy kościele, które jeszcze nie zostały wyremontowane. Tutaj zapadły już uzgodnienia, jeśli chodzi o poszczególne branże, jeśli chodzi o wodociągi, kanalizację i dokumentacja budowlana już praktycznie jest skończona, o ile dobrze wiem. No jeszcze nie.
Jeszcze pracują. No jeszcze pozwolenie nie ma, ja wiem, należy być ostrożnym, ale zakładam, że w najbliższym czasie takie pozwolenie na budowę będzie i na początku przyszłego roku te prace się rozpoczną, jeśli chodzi o jakby procedurę najszybciej. Ulica Olsztyńska w projektowaniu powoli się znajduje. Przebudowa ulicy Zwycięstwa Polnej Nowej, no tutaj w tym budżecie przyjmiecie pieniążki na przygotowanie dokumentacji projektowej i to się rozpocznie. Czyli te inwestycje będą w 2024. No i dalej byśmy już szli w rok 2024, a to jest przedmiotem tej sesji, więc ja już nie będę zajmował czasu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś z Wysokiej Rady miałby pytania do informacji bardzo szczegółowo przedstawionej przez pana burmistrza? Tak. Pan radny Bachanowicz, bardzo proszę. Dzień dobry wszystkim. Ja mam takie pytanie, panie burmistrzu, czy jeżeli chodzi o tą ekspertyzę, która została wykonana w związku z domem, z ośrodkiem kultury, czy jest możliwość, żeby taka ekspertyza została przesłana do wiadomości radnym, żebyśmy po prostu też mogli wyciągnąć jakieś wnioski i ewentualnie podejmować jakieś interwencje, bo do tego jesteśmy powołani. Czy jest to jakaś tajemnica po prostu? Dziękuję bardzo. Tutaj oddam głos panu Edwardowi, bo on jakby jest w kontakcie z nadzorem budowlanym i tutaj byśmy się kierowali opinią nadzoru budowlanego. Dzień dobry państwu. Więc nie może być przesłana, dopóki nie będzie decyzji prokuratury w tej sprawie. Jestem w stałym kontakcie z nadzorem budowlanym i to jest stanowisko nadzoru budowlanego. Dlatego też nie możemy pozwolić sobie po prostu na odmienne zdanie niż prokurator. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa miałby jeszcze do informacji pana burmistrza? Nie widzę. Dziękujemy panu burmistrzowi za bardzo szczegółowe przedstawienie tej informacji. Przechodzimy, Wysoka Rado, do kolejnego punktu naszej dzisiejszej sesji. Jest to duży punkt piąty. Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska dla gminy miejskiej Górowo i Ławeckie do roku 2023, a podsumowujemy lata 2021-2022. Tutaj mam sprawozdanie przygotowane przez naszego inspektora, panią Katarzynę Łuczkowską. Takie sprawozdanie wynika z ustawy o ochronie środowiska. Powinna być co dwa lata przedstawiany taki raport. W tym raporcie są bardzo szczegółowe dane dotyczące programów, różnych działań skierowanych na poprawę ochrony środowiska dla naszej gminy miejskiej Górowo. Czy ktoś z państwa miałby pytanie, uwagi do tego programu? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania tego programu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska dla gminy miejskiej Górowo i Ławeckie do roku 2030, lata 2021-2022, zechce zagłosować. Dziękuję. Program został przyjęty jednogłośnie. Wysoka Rado, przechodzimy teraz do dużego punktu szóstego. Podjęcie uchwał w sprawach i tych uchwał, tak jak mówimy, dziś, na dzisiejszą sesję jest przewidziane 10. Pierwszą uchwałą jest uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2024-35. Wieloletnia prognoza finansowa miasta jest to narzędzie ważne, które wspomaga skuteczne i zrównoważone zarządzanie finansami publicznymi. Jest to dokument, który zawiera plan finansowy na określony czas, zwykle na kilka lat, i uwzględnia różne scenariusze ekonomiczne. Bardzo proszę panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk, o kilka informacji dotyczących wieloletniej prognozy finansowej. Mamy również tutaj opinię RIO w tej sprawie. Bardzo proszę panią skarbnik. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Proszę państwa, tak jak przewodniczący wspomniał, jest to bardzo ważny dokument, który przedstawia tak naprawdę naszą sytuację finansową na przestrzeni kilku lat, od 2024 do 2035. Dlaczego do 2035 już wyjaśniam? Ponieważ ostatnia rata naszego zadłużenia zostanie spłacona w 35 roku. Stąd taki zakres czasowy. W tej wieloletniej prognozie finansowej zawarte są plany finansowe dochodów i wydatków i
W tej uchwale ujęte jest również to, czy my jako miasto spełniamy wskaźniki, które narzuca na nas ustawa o finansach publicznych. Są to dwa wskaźniki, artykuł 243, który mówi o możliwości spłaty naszego zadłużenia przez miasto i artykuł 242, który mówi o relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących. W tej uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej oba te wskaźniki są zachowane. Są również wskazane przedsięwzięcia, które będziemy realizować w 2024 roku. Dostaliśmy oczywiście pozytywną opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej tego projektu, więc wszystko jest zgodne z prawem i należycie wykonane. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, pozwolę sobie odczytać uchwałę RIO składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 listopada 2023 w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Górowo i Ławeckie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2024-35. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący pani Anna Michalak, członkowie Janusz Facon, Daniel Karaźniewicz, działając na podstawie stosownych przepisów o regionalnych izbach obrachunkowych oraz ustawy o finansach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2024-35. I tu jest krótkie uzasadnienie. W dniu 14 listopada wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zarządzenie burmistrza w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej. Skład orzekający dokonał oceny i pozytywnie zaopiniował ten projekt. Także tutaj bardzo się cieszymy, że tutaj organ nadzorujący nasze finanse w postaci Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie wypowiedział się o projekcie wieloletniej prognozy finansowej. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, pytanie do Pani Skarbnik, tak? Rozumiem, że ten współczynnik wydatków do dochodów jest zachowany, tak? Mam pozytywny. Ale czy jest Pani w stanie powiedzieć, na jakim poziomie jesteśmy? Czy jesteśmy już blisko tej granicy, kiedy już nie będziemy? Czy możemy być spokojni na tą chwilę, tak? Pytanie, zadanie Pan Radny Narkiewicz Rafał. To znaczy tak, spokojni to my być nie możemy, dlatego że nasze dochody bieżące są naprawdę niezbyt wysokie, a wydatki są coraz większe. Sami Państwo wiecie, że wszystko rośnie w górę, zarówno wynagrodzenia, jak i typowe opłaty za energię, gaz i wodę. Więc spokojni być nie możemy. Natomiast no, niech mi Pan wierzy, pilnuję, nie przekroczymy, bo jeżeli przekroczymy, to będziemy musieli robić naprawę finansów. Więc tu jakby, jeżeli już nie będziemy mogli, to na pewno nie będziemy mogli zaciągać żadnych dodatkowych zadłużeń i no, to się jakby tam rozwija. Ja rozumiem, tylko jest takie pytanie, czy jest jakieś zagrożenie, że możemy, że tak powiem, dojść do tego pułapu, czy na tą chwilę możemy być spokojni? Ja odpowiem na to pytanie panu radnemu. Słuchajcie, od 14 lat nie możemy być spokojni, bo nasz budżet jest zawsze naprawdę mały, a co roku robimy jakieś wielkie inwestycje, i to tak naprawdę zawsze to ryzyko niesie, tak? Jeżeli w tym budżecie, to o tym zaraz powiemy sobie szerzej, ale mamy 11 inwestycji wpisanych na łączną kwotę 16 blisko milionów złotych, co jest 30% naszego budżetu. Do tego trzeba włożyć około 10% wkładu własnego, już to globalnie liczę, tak? Czyli 16 milionów inwestycji, do tego trzeba włożyć 1,5 miliona naszych środków. W tym roku, który się kończy, tych inwestycji też zrobiliśmy kilkanaście, myślę, a kilka naprawdę dużych i tego wkładu własnego w tym roku było bardzo dużo. I dopóki będziemy robili takie duże inwestycje, to tak naprawdę spokojni być nie możemy, bo tych pieniędzy będzie zawsze brakowało, nie? Jak zaczniemy tylko zamiatać miasto, to spoko, pieniędzy nam starczy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Wysokiej Rady jeszcze miałby pytania do tego tematu? Tak jak tutaj wspomniał pan burmistrz, mamy tutaj wpisane te wszystkie inwestycje, o których tutaj mówiliśmy, i przebudowę dróg obrońców pokoju, i przebudowę okrężnej, i przebudowę inwalidów wojennych, pieszo-rowerowe przy ulicy Olsztyńskiej, ulicę Chopina, ulicę Nową i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest w ten wieloletni program wpisany. Mało tego, na tą działalność mamy już przeznaczone środki finansowe, więc tylko upływ czasu, sprawy projektowe i będziemy to wszystko realizowali.
Wysoka Rado, w takim razie przystępujemy. Pan radny Bachanowicz. Chciałem to powtórzyć, co kolega tutaj Łukianowicz powiedział, właśnie, żeby przed podejmowaniem decyzji, no to żeby odpowiednie merytoryczne komisje się wypowiadały i przedstawiały swoje opinie. Tak, się rozumiem. Tą sprawą zajmowała się Komisja Finansów pod przewodnictwem pana radnego Rochunia. Bardzo proszę, panie radny Rochuń, kilka informacji. To jest Komisja Planu Budżetu Handlu i Usług Rady Miasta Góry Łowieckie z dnia 14 grudnia 2023 dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Góry Łowieckie na lata 2024-2035 w brzmieniu. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Góry Łowieckie na lata 2024-2035 i wnioskuje o jego przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze pytania w tym temacie? Nie widzę. Poddaję tą uchwałę pod głosowanie. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletnich prognozy finansowej Miasta Górowo i Ławeckie na lata 2024-35. Pozwolę ją sobie odczytać fragmentami tutaj, bo tak, na podstawie artykułu 230 ustawy o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-35 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Górowo i Ławeckie obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane zgodnie z załącznikiem nr 2. Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały. Z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości miasta i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, upoważnia się burmistrza miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępie pierwszym, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta. Wykonanie uchwały całej powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Traci moc uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletnich prognozy finansowej Miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023-35 z późniejszymi zmianami. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy, Wysoka Rado, do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zaopiniowania budżetu Miasta Górowo i Ławeckie na rok 2024. Uchwała ta trafiła do Komisji Budżetu, Handlu i Usług. Bardzo proszę pana przewodniczącego, pana Łukasza Rochunia, o przedstawienie opinii komisji. Opinia Komisji Planu Budżetu, Handlu i Usług Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 14 grudnia dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Górowo i Ławeckie na 2024 rok brzmi: Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Górowo i Ławeckie na 2024 rok i wnioskuje o jej przyjęcie bez zmian. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że uchwała w sprawie budżetu miasta to jeden z najważniejszych aktów prawnych podejmowanych przez organ samorządowy. Sam proces przygotowania budżetu wiąże się z ogromnym nakładem pracy i trzeba docenić wysiłek i zaangażowanie skarbnika i całego zespołu finansowego. Ich skrupulatność i dokładność tutaj ma kluczowe znaczenie, żeby tych pieniędzy starczyło na cały rok. Skarbnik przeprowadza taką dogłębną analizę, no i później monitoruje wykonanie tego budżetu. To również jest bardzo ważna sprawa, żeby w odpowiednim momencie włączał czerwone światło tutaj, że pieniądze się pomału kończą. Ja tylko jeszcze pozwolę sobie przedstawić również ta uchwała budżetowa była kontrolowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie. Z dnia 1 grudnia jest taka uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Górowo i Ławeckie
projekcie uchwały budżetowej na rok 2024. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący pani Anna Michalak, członkowie Janusz Ficoń i Daniel Karaźniewicz, działając na podstawie stosownych przepisów o regionalnych izbach obrachunkowych oraz ustawy o finansach publicznych, pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej na rok 2024. I uzasadnienie jest tutaj również, że w dniu 15 listopada wpłynął wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej i skład orzekający Izby Obrachunkowej poddał to analizie i pozytywnie opiniuje taki projekt. To również jest tutaj bardzo cenne, że tutaj no, działalność nie jest swobodna i nie jest tutaj dowolna, tylko zgodnie z finansami, a Regionalna Izba Obrachunkowa potwierdza to wszystko. I teraz bardzo poproszę również panią skarbnik o kilka informacji na temat przyszłorocznego budżetu. Ja przypomnę Wysokiej Radzie, kadencja nasza się już pomału kończy, także ten budżet jest na rok 2024 i nasi następcy będą nad tym wszystkim, co my teraz uchwalimy, pracowali. Bardzo proszę panią skarbnik. Proszę państwa, cóż mogę przedstawić? Dochody naszego miasta będą wynosiły 39 158 509 zł, z czego dochody bieżące to 22 414 685 zł, natomiast majątkowe dochody to 16 743 824 zł. Wydatki naszego budżetu to 42 043 460 zł, z czego wydatki bieżące to 25 272 960 zł oraz wydatki majątkowe 16 770 500 zł. Nasz budżet będzie budżetem deficytowym na 2024 rok i deficyt będzie wynosił 2 884 951 zł i zostanie on pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 228 190 zł, kredytów w kwocie 1 656 760 zł. Przychody budżetu w 2024 roku to 3 438 951 zł, rozchody w wysokości 554 tysiące zł. Tak w skrócie ogólnie rzecz ujmując będzie tak wyglądało. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz się zgłasza. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Pozwolą państwo, że na siedząco, bo druk jest drobny, a ja nie mam okularów do bliżej. Tak będzie mi wygodniej sobie odsunąć. To, co wspominaliśmy z panem przewodniczącym, ten rok jest wyjątkowy, jeśli chodzi o liczbę dużych inwestycji, dlatego że mamy po kolei, i warto o tym powiedzieć, mamy po kolei przebudowę ulicy Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki, Lipeckiego. To jest wartość inwestycji 5 020 000 zł. Równolegle mamy przebudowę dróg okrężnej, poprzecznej, krótkiej, warmińskiej i Tamka. I to jest taka sama kwota, 5 020 000 zł. Również przebudowę ulicy Inwalidów Wojennych, ulicy Nadbrzeżnej w Górowie i Ławeckim wraz z niezbędną strukturą sanitarno-wodną, ale w to wchodzą również te boczne uliczki, które odchodzą od ulicy Sikorskiego w kierunku ulicy Inwalidów Wojennych i z kolei jeszcze ta uliczka przy kościele, która prowadzi do katolickiego kościoła i to jest wartość inwestycji 2 655 000. Mamy także przewidzianą budowę drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Olsztyńskiej na kwotę 1,5 miliona złotych i to są duże inwestycje z dofinansowaniem, które planujemy na przyszły rok. Z takich inwestycji drobniejszych mamy budowę drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ulicy Kościuszki, to jest wartość 400 tysięcy złotych i poza tym mamy jeszcze drobne inwestycje, na które również otrzymaliśmy dofinansowanie, czyli wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym ratuszu w Górowie Ławeckim, to jest 312 tysięcy złotych i zagospodarowanie zabytkowych cmentarzy, czyli budowa tak naprawdę ogrodzenia wokół naszych cmentarzy na kwotę 400 tysięcy. To wszystko są pozyskane dofinansowania. Rozpoczniemy jednocześnie przygotowanie do kolejnych inwestycji, czyli dokumentację na remont ulicy Chopina i Zwycięstwa z parkingiem i tutaj na razie mamy przewidzianą kwotę 50 tysięcy na niezbędną dokumentację związaną z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego, ale na całość tych inwestycji mamy pozyskane również pieniądze. One zostaną zapisane już w budżecie na rok 2025. No bo już siły środków w tym roku naprawdę nie starczy nam. Podobnie będzie, jeśli chodzi o przebudowę ulicy Polnej, Nowej Litbarskiej. W roku budżetowym 2024 będziemy projektowali tę ulicę,
a realizację najprawdopodobniej będziemy przewidywali na rok 2025. Bo sami widzicie, że konstrukcja tego budżetu jest taka, że jeżeli mamy tych inwestycji, jak już wspomniałem, na 16 milionów złotych blisko i potrzebujemy około 1 500 000 zł wkładu, to dokładnie tyle będzie wynosił nasz kredyt na przyszły rok. Bo jakby zawsze staramy się utrzymać taki balans, żeby bieżące wydatki miasta mieściły się w naszych dochodach, żebyśmy nie kredytowali się nigdy na bieżące wydatki. Udało nam się chyba nigdy tego nie zrobić. Przez te wszystkie lata, kiedy pani Edyta jest skarbnikiem, kiedy była jeszcze pani Teresa Ferdyś, zawsze pilnowaliśmy tego, że jeżeli byśmy musieli brać kredyt, to bierzemy go na rzeczy niezbędne, na to, co musi być w mieście zrobione, a tutaj mamy przede wszystkim drogi. No i dodatkowo jeszcze przygotowujemy dokumentację do pozyskanych praktycznie dofinansowań w ramach programu CITASLO na budynek szkoły podstawowej przy ulicy Sikorskiego, czyli dawne gimnazjum, i budynek przedszkola miejskiego. I tak naprawdę czekają nas ogromne inwestycje w perspektywie tego roku, zaplanowane z dofinansowaniem zdobytym, następnego roku zaplanowane z dofinansowaniem zdobytym, i uważam, że te dwie ostatnie, czyli termomodernizacja budynku dawnego gimnazjum i przedszkola, to te inwestycje i tak będziemy musieli jeszcze planować sobie, powiedzmy, do roku 2025, bo jeżeli założymy, że co roku jesteśmy w stanie wygospodarować jakąś kwotę pieniędzy na wkłady własne, no to naraz tego się nie da zrobić. Dlatego taka konstrukcja tego budżetu jest. Ogromne wyzwanie tak naprawdę, bo jeszcze jednej inwestycji nie macie w tym budżecie, którą trzeba będzie wprowadzić, bo dostaliśmy także dofinansowanie na wymianę oświetlenia w mieście, na nowoczesne. Ona o wartości, panie Andrzeju, jest 400 tysięcy, mniej więcej, około 400 tysięcy złotych, i tam też trzeba będzie wymyślić, skąd wziąć wkład własny. Także znacie moje powiedzenie, że sukces nas zabije, i coś w tym jest, słuchajcie. Jak znowu dostaniemy jakieś parę milionów dofinansowania, to już nie wiem, co zrobimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Wysokiej Rady? Bardzo proszę, pan radny Bachanowicz. Panie burmistrzu, chciałem się zapytać, czy na kiedy jest planowana budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ulicy Kościuszki? Ponieważ tam, czy to jest 2024, czy 2025, bo tam warunki do parkowania są tragiczne, także. Ta inwestycja jest przewidziana do realizacji w budżecie na rok następny, czy rok 2024? Czyli w tym budżecie, który państwo uchwalają. Dziękuję bardzo. Tak jak przedstawił burmistrz, wszyscy wiemy, ile tych inwestycji było w tym mieście w tym roku. Było bardzo dużo. Tutaj no, podziękowania dla zespołu naszego ratusza. Tak muszę pochwalić, no niestety taka jest prawda, że potrafią złożyć odpowiednie wnioski i te pieniądze są pozyskiwane. Ja tylko przypomnę, no deficyt naszego miasta jest tutaj, będzie ujemny, ale ja przypomnę, inwestycja drogowa Sikorskiego-Krasickiego, tutaj wkład własny mieliśmy 1 600 000 zł, także to były żywe pieniądze, które by zostały wydane z naszej kasy. To było robione razem ze starostwem. No starostwo jakoś, panie Edwardzie, nie zdobyło dofinansowania, także chyba zbyt dużego. 1/4 dofinansowania zdobyło, więc tutaj no za 1 600 000 trzeba było to zbudować. Przypomnę jeszcze też, również braliśmy kredyt na zakup naszego dzielnego wozu strażackiego, tego nowego, 570 tysięcy, więc tutaj również to wszystko w budżecie naszego miasta zostało no zauważone i dlatego te cyferki nie do końca muszą być pozytywne w sensie deficytu. Czy ktoś z państwa radnych miałby jeszcze uwagi do projektu? Bardzo proszę, pan radny Ukianowicz. Ja może nie uwagi, ale chciałbym też porozmawiać o wnioskach budżetowych. Muszę przyznać, że no do tej pory, jeżeli chodzi o wnioski budżetowe, to raczej było z nimi słabo. Natomiast no w tym najbliższym budżecie jednak sporo tych wniosków radnych zostało przyjętych. Między innymi no chociażby ten chodnik na ulicy Olsztyńskiej, czy u mnie na Zwycięstwa parking, między innymi też parking na Kościuszki u radnego Kamila Bachanowicza i wiele innych inwestycji, które były proponowane przez radnych, które były składane wnioski. Także no tu muszę powiedzieć, że no sporo zostało ich przyjętych. Oczywiście trzeba pamiętać też, że no sporo jeszcze zostało do zrobienia i sporo tych wniosków jeszcze zostało
Oczywiście analizowaliśmy te wnioski, no wiadomo, no ze względu na ogrom tych inwestycji, no wszystkiego się nie da wpisać. Myślę, że tu wypadałoby, żeby pan burmistrz też może jeszcze parę słów no, na temat tych nieprzyjętych wniosków powiedział. I co jeszcze chciałem zapytać, to już może nie o wnioski budżetowe, ale o osoby zajmujące się oczyszczaniem miasta, czy na przyszły rok, no na pewno mamy zaplanowane jakieś środki, ale ile planujemy osób zatrudnić, no jak to jest planowane na przyszły rok, jeżeli chodzi o te osoby? Dobra, po kolei. Pozwolicie, że na siedząco. Odnosząc się do pierwszej części pytania, no staraliśmy się uwzględnić jakby wnioski budżetowe każdego z radnych w tej kadencji, jeśli chodzi o inwestycje na poszczególnych ulicach, osiedlach. W niektórych wypadkach te wnioski nie są wpisane literalnie, jak na przykład chodnik u pani Ani. Sprawdzam dokładnie gdzie. Chodnik przy ulicy Wojska Polskiego. A pani Grażyny, już 5 lat pani Ania jest. No właśnie, Ania. Coś mi się wkręciło, przepraszam. Generalnie Iwona, ale to. No dobrze, i ten chodnik nie jest wpisany jako inwestycja, dlatego że to jest uzgodnione, że będzie w ramach wydatków bieżących poniesione, bo to jest za mała kwota, żeby robić z tego inwestycję taką jakby w całości. Tradycyjnie wpłynął wniosek o budowę kąpieliska, ale wszyscy się zgodziliśmy, że pewne wnioski trzeba kolejkować. Więc w tej kadencji zrobiliśmy ogromną część dróg. W następnej mamy zaplanowaną jakby drugą część, budowa, remont przedszkola, remont gimnazjum. I szczerze mówiąc, to są najważniejsze infrastrukturalne elementy naszego miasta. I potem będzie można myśleć o kolejnych krokach, ale już trzeba myśleć o zdobyciu dofinansowania na remont hali sportowej, tak? I to będzie też zadanie moje, żeby poszukać dofinansowania w nowym budżecie unijnym, żeby o czymś takim można było pomyśleć, bo jest to niezbędne i fajnie byłoby zrobić to w dużym zakresie, czyli na przykład zrobić pełną termomodernizację tej hali. To będzie bardzo droga inwestycja. I ja nie wiem też, i to tak jak rozmawialiśmy na komisjach, że kiedy zakończymy te wszystkie inwestycje, a perspektywa tych pieniędzy, które już mamy pozyskane na inwestycje, tak, dotacji w ramach programów unijnych, rządowych, to między Bogiem a prawdą, jak my się zmieścimy do roku 2025, to będzie super. Słuchajcie, sama inwestycja w gimnazjum, to jest budynek, który jest zabytkiem, gdzie będzie konserwator zabytków, gdzie będzie bardzo trudne uzyskać efekt związany z termomodernizacją, bo tam się nie da docieplić styropianem. Oczywiście ogarniemy ten temat, ale to już będą pieniądze unijne, gdzie wkład własny nie będzie 5%, tak jak w drogi, które robimy, tylko ten wkład własny będzie 15%, a biorąc pod uwagę to, że bardzo wiele elementów będzie niekwalifikowanych, chociaż walczymy w Urzędzie Marszałkowskim, w negocjacjach w ramach Komitetu Monitorującego, żeby uwzględniać takie rzeczy, które nakazuje nam prawo budowlane, a dotychczas było niekwalifikowalne, jak na przykład drogi PPOSZ, tak? Jak dotychczas robiliśmy inwestycje w ramach funduszy unijnych, to drogi przeciwpożarowe były niekwalifikowalne. Bo tak, bo nie są częścią jakby projektu. Ale z kolei nie moglibyśmy zbudować, zrobić remontu ośrodka kultury na przykład, gdybyśmy nie zrobili dróg PPOSZ. Bo potem przyjechał strażak, nasz wóz strażacki musiał to wszystko objechać, żeby udowodnić, że jest w stanie dojechać do każdego punktu tego budynku. No i negocjujemy, żeby to było kwalifikowalne, ale jak to się skończy, nie wiem. Ale ja sobie na przykład nie wyobrażam remontu przedszkola bez zrobienia zagospodarowania terenu wokół, nie? I to też może być niekwalifikowane. Do czego zmierzam? Będą to bardzo duże, bardzo drogie inwestycje. I dopiero potem będziemy mogli planować tak naprawdę kolejne. No bo jeżeli nie zakolejkujemy sobie tego, to wkradnie nam się chaos. A zwróćcie uwagę, że udaje nam się bardzo, moim zdaniem, racjonalnie planować kolejne inwestycje. Bo zaczynamy od tego, co najważniejsze, tak? Szkoła, przedszkole, budynki użyteczności publicznej, miejskie, drogi. Jeśli chodzi o sprzątanie miasta, to planujemy zatrudnienie około 12 osób w skali roku przyszłego, natomiast niezbędne będzie
i na to jeszcze nie znaleźliśmy środków w budżecie, ale pewne pomysły z panem Andrzejem mamy, bo mamy, nasze ciągniczki się zaczynają na przykład sypać. One już 10 lat jeżdżą, te małe, nie? A bez nich nie damy rady odśnieżać miasta, sprawnie sprzątać, więc trzeba będzie coś tu wymyślić. Pomysł jest, trwają nasze rozmowy, jeśli chodzi o zdobycie dofinansowania na te zadania. Będziemy o tym rozmawiać, jak troszkę więcej będziemy wiedzieli. Czyli tak, jeśli chodzi o zatrudnienie, jest to zabezpieczone, natomiast jeśli chodzi o zakup nowego sprzętu, to jesteśmy na etapie koncepcji rozmowy z instytucjami, które mogą nam, no mówiąc kolokwialnie, dać pieniądze na to, żeby kupić nowe ciągniczki, nowy sprzęt. Nie? I to chyba tyle. Dziękuję. Czy ktoś, proszę bardzo, pan radny Narkiewicz. Panie Burmistrzu, my na komisjach o tym mówiliśmy, ale myślę, że może mieszkańcy również. Chodzi o te pieniądze profrekwencyjne, tak? Może coś na ten temat. Dziękuję. Jeśli chodzi o pieniądze profrekwencyjne, to wygląda sprawa następująca. Jesteśmy po rozmowie w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu z panem komendantem wojewódzkim i reprezentantem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Ministerstwa Administracji bodajże, bo te dwie instytucje będą nam dotowały inwestycje na Straży Pożarnej. A może tytułem wstępu, może mieszkańcy, którzy oglądają, nie wiedzą. Dzięki frekwencji, które miało miejsce w naszym mieście, która była druga pod względem wielkości w powiecie, ale na szczęście Bartoszyce są trochę większe, mają powyżej 20 tysięcy i się na premie frekwencyjne nie łapią. Wszystkie premie frekwencyjne, które obiecał nam ustępujący rząd, powinny trafić do Górowa. I teraz na dzisiaj wiemy, że istnieją dokumenty i najprawdopodobniej uda nam się wykorzystać 1 000 000 zł na remizy. To jest 500 000 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 500 000 z Ministerstwa Administracji. Nie będą to łatwe pieniądze, bo mówiło się o tym, że będzie 1 000 000 na rozbudowę remizy, ale teraz już się zaczyna, wiecie, jak to po ślubie, że jest tam ale. Będziemy próbowali te ale omijać, żeby nie dokładać z budżetu naszego, bo już nie będziemy mieli z czego, ale zrealizować potrzeby naszych strażaków i cały 1 000 000 wydać. Także tu nie odpuścimy, natomiast łatwo nie będzie. Obiecany był 250 000 na orkiestrę dęte zespołu ludowe Koła Gospodyń. To ostatecznie dali to na Koła Gospodyń, które zostały zarejestrowane przed 15 października. Jako żywo jesteśmy miastem, takiego koła nie mieliśmy, ale pani dyrektor Ośrodka Kultury, pani kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej natychmiast założyły takie koło. Ja czekam tylko na zmianę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie nowy prezes, będę do niego pisał, żeby zostały zmienione zapisy w rozporządzeniu, bo jak nam obiecywano te pieniądze, to nikt nie mówił, że ma być przed 15 czy po 15 poszli górowiacy głosować, a że zagłosowali na opozycję, to już inna sprawa. Powinniśmy byli dostać również 250 tysięcy z Ministerstwa Sportu, ale chłopaki nie ogarnęły, nic nie ma, ani na stronie Ministerstwa Sportu informacji, czy wypłacą, na jakich zasadach, komu, słowem się nie zająknęli. Będę korespondował z nowym ministrem sportu w tej sprawie i podobnie jest z budżetem obywatelskim, to tutaj właściwie nawet nie wiadomo, które ministerstwo miałoby to wypłacać, 1 000 000 zł na budżet obywatelski. Takie pytania też zostaną zadane. Bo wychodzę z założenia, że mamy ciągłość władzy, mimo że poprzedni rząd obiecał, to w sumie fajnie by było, jakby ten dotrzymał. Będziemy korespondowali. W takiej samej sytuacji jak Górowo jest bardzo wiele samorządów, dlatego że w taki kłopot mają miasta poniżej 20 tysięcy mieszkańców. I z najbliższych miast identyczny problem ma burmistrz Lidzbarka, czyli Lidzbark Warmiński, taki sam problem ma Braniewo, tak, czyli premie frekwencyjne się należą. Ale ktoś tutaj, odchodzący rząd, naobiecywał i nie dowiózł. Więc będziemy walczyć o te premie, natomiast no zobaczymy, jak to się skończy. Czyli puentując, na remizy w jakiejś formie jest, na koła gospodyń nie do końca, a o całej reszcie nikt nie słyszał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jesteśmy w temacie dyskusji, debaty nad projektem budżetu na rok przyszły? Czy ktoś z Państwa jeszcze miałby uwagi, pytania do tego tematu?
nie widzę. Pozwólcie Państwo, że odczytam fragmenty najważniejsze uchwały Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Górowo-Iławeckie na rok 2024. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dochody budżetu miasta wynoszą 39 158 509 zł. Wydatki budżetu miasta wynoszą 42 43 460 zł. Deficyt budżetu miasta na 2024 rok wynosi 2 884 951 zł i zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w ramach bieżącego rachunku jednostki w kwocie 1 228 191 zł, kredytów w kwocie 1 656 756 zł. Przychody budżetu miasta na 2024 rok wynoszą 3 438 951 zł. Rozchody budżetu miasta 550 tysięcy zgodnie z załącznikiem numer 7. Rezerwa ogólna wynosi 42 200 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 65 800 zł. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych ze środków budżetu miasta w roku budżetowym na kwotę 40 000 zł. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie przejściowego lub planowanego deficytu budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 5, przekazywanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji zobowiązań w roku budżetowym, dokonania zmian w planie wydatków w obrębie działu, dokonania zmian w planie dochodów i wydatków oraz dokonania przeniesień wydatków pomiędzy działami w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W tej chwili, Wysoka Rado, przechodzimy do trzeciej uchwały na dzień dzisiejszy, powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu. Tak jak wspomniał pan burmistrz, taka Młodzieżowa Rada, tutaj działania w tym temacie i tutaj pani kierownik również była w to wszystko zaangażowana. Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta oraz nadanie jej statutu to ważne kroki w kierunku aktywizacji i zaangażowania młodych ludzi w życie publiczne. Młodzieżowa Rada Miasta ma pełnić rolę konsultanta przy podejmowaniu decyzji dotyczących spraw istotnych dla młodych w kwestiach edukacji, kultury, sportu czy rekreacji. Daje to młodym ludziom możliwość uczestnictwa w programach decyzyjnych i wyrażania swoich opinii na temat spraw dotyczących ich codziennego życia. I bardzo proszę panią kierownik Agnieszkę Gorzycką o przybliżenie tego tematu, dlatego że to wszystko będzie się działo w siedzibie Rady przy ulicy Sikorskiego 19. Jest to siedziba Rady Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Młodzieżowa Rada będzie liczyła 11 osób. Będą to 3 osoby z zespołu szkół w Górowo-Iławeckim, z zespołu szkół z ukraińskim językiem nauczania oraz 5 osób ze szkoły podstawowej. Podczas spotkania pomysł ten cieszył się takim ogromnym uznaniem wśród dzieci i młodzieży. Z tego co wiem, to już nawet trwają wstępne prace przygotowania pomysłów, co młodzież i dzieci chciałyby, aby toczyły się w naszym mieście na ich rzecz. Kadencja Rady będzie trwała 3 lata.
Zakres wiekowy to są dzieci od 11 i młodzież do 19 roku życia, czyli uczniowie naszych szkół. Rada będzie działała przy naszym stowarzyszeniu, które założyliśmy my jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Ośrodkiem Kultury w Górowie Ławeckim. My będziemy koordynowały pracę tej rady. Będziemy też dopilnowywały, żeby też pomysły dzieci i młodzieży były racjonalne i możliwe do wykonania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Wysokiej Rady miałby pytania w tym temacie? Bardzo proszę, pan radny Bechanowicz. Ja mam, znaczy nie pytania co do całokształtu, tylko do statutu. Czy to teraz mogę zgłosić? Tak, bardzo proszę. Ja chciałem zgłosić taką poprawkę do statutu odnośnie tutaj załącznika numer 1, czyli procedury wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta. I mówię tutaj o etapie 5, który mówi punkt drugi, że w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez co najmniej dwóch kandydatów przewodniczący zespołu ma głos decydujący. I chciałbym tutaj wnieść poprawkę, ponieważ no nie wiem, jakimi zasadami by się kierował ten przewodniczący w przypadku, gdy miały podjąć wybór tych dwóch kandydatów. Mogę odpowiedzieć na to pytanie. Ale ja bym chciał zaproponować poprawkę. Jeszcze raz powtórz, który to punkt. Jest to etap 5, jest to w załączniku. Etap 5, punkt 2. Paragraf 5, etap 5. Tryb pracy rady. No nie bardzo. Podaj paragraf, bardzo proszę. To nie jest paragraf, to jest załącznik numer 1, czyli procedura wyboru na samym końcu. Etap 5. I punkt, jeszcze raz przeczytam, że w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez co najmniej dwóch kandydatów i chodzi mi o to zdanie, przewodniczący zespołu ma głos decydujący. Myślę, że lepszym zapisem byłoby to wykreślić, jeżeli chodzi o przewodniczący zespołu ma głos decydujący i wstawić, że w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez co najmniej dwóch kandydatów o przyznaniu mandatu radnego decyduje losowanie przeprowadzone przez zespół w obecności kandydatów. Żeby to się odbyło w drodze losowania, a nie, że to przewodniczący zespołu czy zespół będzie decydował o tym, który kandydat ma otrzymać mandat. Dziękuję bardzo. Tak samo mamy, jeśli chodzi o wybór rady. Tak. Jest analogicznie. No i teraz mamy tutaj, bo teraz tak, to było, powinno być na etapie, to będzie przyjęcie uchwały z poprawkami, tutaj będziemy głosowali. Dobrze, poddaję pod głosowania poprawkę. Grażyna, będziesz uprzejma tutaj, bo to już zrobimy to ręcznie. Kto z Państwa jest za przyjęciem rozwiązania przedstawionego przez radnego Bechanowicza w postaci zmiany, że przeprowadza się losowanie, czyli eliminujemy, że przewodniczący decyduje. Przeprowadza się losowanie. Kto z Państwa jest za takim rozwiązaniem? Proszę o podniesienie ręki. Ale to jest w tym momencie chyba nie powiem, to możemy to przeprowadzić również imiennie poprzez głosowanie właśnie. Kto z Państwa jest za takim rozwiązaniem? Proszę o podniesienie ręki. Kto? Tak. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Czyli jednogłośnie zmieniamy ten punkt i on będzie brzmiał w następujący sposób. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez co najmniej dwóch kandydatów, przewodniczący zespołu przeprowadza losowanie w celu wyłonienia kandydata. Czy takie rozwiązanie jest akceptowalne?
Dziękuję, dziękuję bardzo. W związku z powyższym przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu. Na podstawie uchwały ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta uchwala, co następuje. Na wniosek burmistrza miasta powołuje się Młodzieżową Radę Miasta Górowo-Iławeckie. Nadaje się Młodzieżowej Radzie Miasta Górowo-Iławeckie statut o treści, jak w załączniku do uchwały, z poprawkami. Powierza się nadzór nad Młodzieżową Radą Miasta Stowarzyszeniu Górowskiemu Centrum Aktywizacji Społecznej Lepsze Jutro. Traci moc uchwała Rady Miasta z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Górowo-Iławeckie oraz nadania jej statutu. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały z poprawkami, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Cieszymy się, że mamy Młodzieżową Radę Miasta. Będzie to taka aktywizacja i zaangażowanie młodych ludzi w życie publiczne i bardzo się cieszymy, że taka rada powstaje. Będzie dotyczyła istoty młodych spraw, więc na pewno będziemy mieli tutaj dużo pomysłów i będziemy musieli z tym wszystkim tutaj sobie poradzić. Kolejna uchwała dotyczy powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutów. Pan radny Narkiewicz. Ja myślę, że to jest jakaś literówka, bo powołujemy Miejską Radę Seniorów, a nie Gminną. W uchwale jest miejska, ale tutaj... Cenna uwaga. Uchwała jest jak najbardziej poprawnie, więc ja może odczytam nie z karty prowadzenia, tylko z to, co mam przed sobą, a mam uchwałę Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim oraz nadania jej statutu. Bardzo cenna uwaga. Dziękuję za czujność dla radnego Narkiewicza. I tutaj również ta uchwała i było spotkanie tutaj pani kierownik również, tak czy niekoniecznie? Niekoniecznie, to więc bardzo poprosimy pana burmistrza o kilka słów odnośnie Miejskiej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim. Tutaj również głos doradczy i tutaj również no, doświadczenie życiowe może być bardzo cenne seniorów do życia miasta. Absolutnie tak. To jest Rada Seniorów, to jest ciało, nad którym pracujemy dosyć długo, dlatego że mamy mnóstwo inicjatyw, które są związane z opieką nad seniorami, ale także włączaniem ich w życie miasta. To jest właściwie takie ukoronowanie naszych działań. Dobrze, żeby już zupełnie w swoje ręce władze nad tym, co się dzieje w sprawie seniorów, przejęli oni sami i dlatego taką radę bardzo proszę Wysoką Radę o powołanie. Takiej rady. Ja odczytam fragmenty statutu Miejskiej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim. Osoba starsza według statutu jest to osoba, która ukończyła 60 rok życia i może już do takiej rady należeć. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Obszarem działania jest obszar miasta Górowo-Iławeckie. Do zadań Rady należy w szczególności współpraca z organami miasta Górowo-Iławeckie w obszarach określonych w paragrafie drugim. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, inicjowanie zadań na rzecz seniorów, konsultowanie i ustalanie priorytetów w kierunkach polityki i zagadnień na rzecz seniorów, wydawanie opinii, formułowanie wniosków w sprawach dotyczących seniorów, podejmowanie działań mających na celu wykorzystanie potencjału i wolnego czasu seniorów do budowania wolontariatu seniorów, upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych. Takie są działania i zakres działania Rady Seniorów. Myślę, że to jest bardzo cenna również inicjatywa. Z takiego doświadczenia życiowego można będzie korzystać. Tu jest napisane, że seniorzy mają dużo czasu, czego oni pewnie nie mogą potwierdzić, bo zawsze są zagadniani, ale doświadczeniem życiowym i taką inicjatywą mogą tutaj wiele spraw nam pomóc zasugerować. Rada liczy 9 członków, kadencja trwa 4 lata.
Członkowie wykonują swoje funkcje społecznie, nie pobierają z tego tytułu żadnych diet ani wynagrodzenia. Członkami Rady mogą być osoby zamieszkujące na terenie miasta Górowo i Ławeckie. Takie są tutaj postanowienia w sprawie powołania statutu. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi w tym temacie? Bardzo proszę, pan radny Bachanowicz. Ja mam tylko jedną taką poprawkę redakcyjną. W paragrafie 18 ustęp 2 zmienić, że na wniosek burmistrza, a nie na wniosek wójta. Tylko to. Widzę tutaj. Tak, tutaj z tego wynika, że pracowaliśmy chyba na zaprzyjaźnionych materiałach i to dlatego tak to wynika. Jak najbardziej tutaj słowo wójt będzie zamienione burmistrzem, tak. Dobrze, pan radny Narkiewicz. Chciałbym zapytać tylko, czy wszelkie inicjatywy Rady Młodzieżowej czy Gminnej będą finansowane z budżetu miasta czy ze stowarzyszenia? Jeśli będzie potrzeba miasta. Finansowania czegokolwiek. Z budżetu miasta. Dziękuję. Jest to w statucie tutaj napisane. Słuchajcie, to zależy tak naprawdę, nie? Bo po pierwsze jest stowarzyszenie, będzie Młodzieżowa Rada Miasta, będzie Rada Seniorów. Środki na działalność tego typu organów w sposób oczywisty będą znajdowały się w naszym budżecie, to też, żeby jasno sobie powiedzieć, takimi środkami dysponuje ośrodek pomocy społecznej trochę, ale przede wszystkim ośrodek kultury. Nie? Natomiast są też bardzo duże możliwości pozyskiwania środków. Nie ukrywam, że bardzo mocno myślę o środkach tych, na przykład jeśli chodzi o premie frekwencyjne, bo gdyby udało nam się jednak wyrwać te 250 tysięcy na działalność koła gospodyń wiejskich, to dokładnie to samo stowarzyszenie jest tożsame z organem, który będzie opiekował się tymi radami. To jest ćwierć miliona złotych. Jeżeli dowieziona zostanie obietnica miliona złotych na budżet obywatelski, to też będzie można z tego skorzystać. A poza tym są środki w ramach funduszy unijnych dla Warmii i Mazur, w ramach miękkich projektów na tego typu inicjatywy. Są środki dla kół gospodyń wiejskich co roku, tam już nie pamiętam ile pieniążków co roku się, ale kilkadziesiąt tysięcy złotych do pozyskania. Także na pewno będą szukane pieniądze na zewnątrz dla seniorów i dla młodzieży, ale no też takie jest zadanie samorządu, żeby zaspokajać potrzeby tych mieszkańców. Nie? A jak dodamy młodzież do seniorów, to będzie około połowy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi, pytania w tym zakresie? Nie widzę. Pozwolę sobie odczytać uchwałę Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Górowie i Ławeckim oraz nadania jej statutu. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności powołuje się Miejską Radę Seniorów w Górowie i Ławeckim. Paragraf 2. Miejskiej Radzie Seniorów w Górowie i Ławeckim nadaje się statut określający tryb wyboru członków Rady i zasady jej działania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Paragraf 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przechodzimy, Wysoka Rado, do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów wraz ze statutem w wersji poprawionej, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Wysoka Rado, pracujemy teraz nad uchwałą numer 5, przewidzianą na dzień dzisiejszy. Jest to uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Górowo i Ławeckie na rok 2024. Chcę powiedzieć, że w naszych komisjach plany te były dyskutowane w poszczególnych komisjach. Jest to plan pracy Komisji Planu Budżetu, Handlu i Usług, plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej, plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa, plan pracy Komisji Rewizyjnej, plan pracy Skarg, Wniosków i Petycji. W tych wszystkich komisjach te prace były tutaj, było to wszystko konsultowane na poszczególne miesiące, jest to wszystko rozpisane.
jak praca komisji będzie wyglądała w poszczególnych miesiącach. Czy ktoś z Wysokiej Rady miałby uwagi do tego tematu? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych na rok 2024? Zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą przewidzianą na dzisiejszą sesję jest uchwała Rady Miasta w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta na rok 2024. W tym temacie ja byłem najbardziej zaangażowany z panią Sylwią i na poszczególne miesiące ramowy plan pracy Rady został tutaj opisany. Czy ktoś z państwa miałby uwagi do tego tematu? Nie widzę. W poszczególnych miesiącach jest bardzo szczegółowo rozpisane na miesiąc styczeń, kwiecień i tak dalej, jak to wszystko wygląda. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta na rok 2024? Zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została, jeszcze czekamy na głos, już jest ten głos, dobrze. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy tutaj do bloku głosowań, gdzie będzie tutaj pani kierownik Agnieszka Gorzycka nam potrzebna. Jest to uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. I bardzo proszę panią kierownik o kilka słów w tym temacie. Zmieniają się ramy czasowe realizacji tego programu Posiłek w Domu i w Szkole. W 2023 roku kończy się jakby ten czteroletni okres, zaczyna się nowy 2024-2028. Wysoka Rada podejmowała w styczniu już uchwałę o podniesieniu kryterium do 200%, więc tak naprawdę uchwałę musimy podjąć tylko dlatego, że zmieniają się te ramy czasowe. A tak w programie nie zmienia się nic. Program realizujemy od wielu, wielu lat. Z tego programu przyznawane są zasiłki celowe na żywność, opłacane są obiady dla dzieci w szkole, w przedszkolu i dla osób dorosłych. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa miałby pytania do tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do podjęcia tej uchwały. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na zaświadczenia pieniężne w formie posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnej uchwały. Tutaj również poprosimy panią kierownik, panią Agnieszkę Gorzycką, do przybliżenia tego tematu. Jest to uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Bardzo proszę, pani kierownik. Tak jak już mówiłam wcześniej, Wysoka Rada podejmowała w styczniu taką uchwałę na podniesienie kryterium dochodowego do 200%. Ze względu na to, że w 2024 roku zaczyna się nowy okres programowania, niezbędne jest podjęcie takowej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania w tym zakresie?
Nie widzę. Odczytam tę uchwałę, bo jest bardzo krótka. Uchwała Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 18 grudnia w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028 na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia w sprawie 23 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028 Rada Miasta uchwala, co następuje. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe. Traci uchwała Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto jest za przyjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała pani kierownik Agnieszki Gorzyckiej. Jest to uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Bardzo proszę. Zaraz. Przepraszam. Proszę o podpowiedź określenia zasad zwrotu. Chyba nie mam zwrotu. Dotyczy zwrotu. Przepraszam bardzo. Tak, przepraszam, przełożyłem. Mam. Dobrze. Przepraszam bardzo, jest już poprawnie. Dziękuję za pomoc. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 18 grudnia w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności oraz pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w Szkole i w Domu. Tak? Teraz jest poprawnie? Tak. Bardzo proszę, pani kierownik. To już było powiedziane. Czyli poddajemy ją pod głosowanie. Tak. Kto z państwa jest za podjęciem takiej uchwały? Przepraszam bardzo, dobrze, że tu państwo siedzicie i mi podpowiadacie, bo tutaj zbyło tego dużo. Kto z państwa jest za podjęciem takiej uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pieniężne w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności oraz pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028, zechce zagłosować. Dziękuję. Pani Grażyna. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I przechodzimy już do ostatniej uchwały przewidzianej na dzień dzisiejszy. Jest to już 10. uchwała w dniu dzisiejszym w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2023. Życie jest bardzo dynamiczne. Końcówka roku jest bardzo trudna dla pani skarbnik, bo musi to wszystko zliczyć i stan na końcu musi być zero. Dlatego bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie i czego będą dotyczyły zmiany. Proszę państwa, ta uchwała, no tak jak pan przewodniczący powiedział rzutem na taśmę, jest to uchwała, która ma usystematyzować zapisy dotyczące limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Uwagę zwróciła nam na to jakby biuro maklerskie, które będzie emitowało nasze obligacje. W poprzedniej uchwale nie było stricte takiego zapisu dotyczącego emisji papierów wartościowych, czyli zabrakło po prostu trzech słów. W związku z tym po konsultacjach z Regionalną Izbą Obrachunkową oczywiście dokonałam takiej zmiany.
I w tej chwili zapis będzie taki, że limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2,5 miliona oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 689 285 zł i upoważni się burmistrza miasta Górowo i Ławeckie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Tego dotyczy zmiana w tej uchwale. I tylko tego, nic więcej się nie zmienia. W zakresie dochodów i wydatków wszystko zostaje tak, jak było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miałby pytania w tym temacie? Nie widzę. Przechodzimy do podjęcia uchwały, do głosowania. Uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 18 grudnia w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2023. Na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miasta uchwala, co następuje. I to jest to wszystko, co mówiła pani skarbnik. Ja tylko przytoczę właśnie ten paragraf trzeci. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na pokrycie występujące w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie do 2,5 miliona złotych, pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 689 285 zł jest tutaj wstawione i upoważnia się do burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie przejściowego i planowanego deficytu budżetowego w wysokości poszczególnych limitów określonego w paragrafie trzecim do ustawy. Uchwały, przepraszam. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego roku 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Zaraz u mnie jest problem. Już jedną chwilę. Dobrze, już jest wszystko dobrze. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, i w ten sposób przebrnęliśmy przez wszystkie praktycznie sprawy przewidziane na dzień dzisiejszy. Pozostały nam sprawy różne i bardzo proszę, jeżeli takie są, proszę o zgłaszanie. Pani radna Antochów. I bardzo proszę panią Ewę Antochów o zabranie głosu. Ja mam taką prośbę. Pan burmistrz mówił wprawdzie, że będą wymienione wszystkie latarnie, ale mamy teraz taki okres, że jest krótki po prostu czas, no widno jest krótko, tak, a długo jest ciemno i tutaj jest na Lizbarskiej prośba od mieszkańców, tak na górce, nie wiem, czy mogę używać nazwiska, czy nie, bo to RODO, ale na górce jest tam, panowie niech sprawdzą, tam chyba wystarczy wymienić żarówkę, tak mi się wydaje, albo może jakieś zwarcie, bo świeciła lampa i nie świeci. Także bardzo bym o to prosiła i korzystając tutaj z okazji, że jestem przy głosie, bardzo bym chciała podziękować wszystkim pracownikom, którzy zajmują się porządkiem, oczyszczaniem naszego miasta, zamiataniem, tudzież odśnieżaniem. Jest ich mało, wiemy, wszyscy widzimy, a mieliśmy bardzo dużo inwestycji w tym roku. I ci państwo, zarówno panie, jak i panowie, naprawdę uwijają się jak w ukropie. I żeby to miasto nasze wyglądało w miarę dobrze. I myślę, że podzielą państwo moją opinię, że dają radę, także bardzo, bardzo im dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Bachanowicz. Ja tutaj w podobnej sprawie co pani Ann Tochów. No właśnie jest też problem tutaj, tak? Bardzo proszę. Też chciałbym zgłosić tutaj, jeżeli chodzi o lampę i to też są wnioski mieszkańców o możliwość umieszczenia, zamieszczenia jakiegoś oświetlenia na drodze tutaj od wodospadu do Biedronki. Jest tam też bardzo ciemno na Kajki, tak, na ulicy Kajki i to już myślę, że tam możliwości są, ale żeby wziąć to pod uwagę. Dziękuję.
To ja może odpowiem w takim razie, jeżeli jest już dwa zapytania. Więc tam trzeba zbudować linię w ogóle oświetleniową, ale w programie tym Rozświetlamy Polskę po prostu nie ma takiej możliwości, żeby te pieniążki wydać czy wydatkować na budowę linii oświetleniowej. Ale oczywiście pomyślimy jak, no bo to są jakieś tam pieniążki, może nie aż takie duże, no bo sądzę, że tutaj od ulicy Kościuszki czy od ulicy Szkolnej, no trzeba byłoby chociaż tam ze 2-3 latarnie wstawić, prawda? Żeby to spełniało jakieś wymogi, ale to mówię, to są jakieś pieniążki. To po prostu myślę, że się musimy wstrzymać do przyszłego roku. To już niedługo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze, pan radny Narkiewicz. To ja jeszcze pociągnę ten temat. Na ulicy Izbarskiej jest słup, na którym nie ma w ogóle lampy. Czy jest możliwość założenia lampy na istniejący już słup? To oczywiście tak, tylko trzeba wskazać, w którym to jest miejscu. Ja jest taka możliwość, jeżeli jest to niezbędne, potrzebne, to tak. Byłaby taka możliwość. Tak, bardzo proszę pan radny. Jak jesteśmy przy oświetleniu, tam była prośba jednego z mieszkańców o postawienie latarni na odcinku Poczta, ulica Kościuszki, tak? Czy Armii Krajowej? Kościuszki. Już było. A już było, tak? Złożone, tak. O, przepraszam. Dobrze, pani Wierzbowska Alina się zgłasza. Bardzo proszę, pani Wierzbowska. Ja również, jeśli chodzi o oświetlenie, pani Edwardzie, wspominałam kilkakrotnie, żeby tą lampę zamontować przy ulicy Inwalidów, schodząc na nadbrzeżną nadstaw. Ja już kilka razy informowałam. To jest też prawda, oczywiście znany temat, znany problem, natomiast tam również trzeba zbudować część linii chociażby na powietrznej i dołożyć po prostu jeden po prostu słup oświetleniowy. Ja, tak, oczywiście jest to możliwe, ale to są również pieniądze już dodatkowe. Państwo musicie wiedzieć, że jeżeli coś nie jest zapisane w budżecie, no niestety, no są to pieniążki dodatkowe i myślę, że to można będzie rozmawiać tutaj po uzgodnieniu z panią skarbnik na takie tematy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Szlejer zgłasza się ponownie. Bardzo proszę. Pytanie do pana burmistrza, może akurat nie w tym momencie, to jest w sprawie różnej, nie? Ale spytam, jeżeli otrzymamy pieniądze na rozbudowę remis, czy wiemy, co konkretnie zrobimy za te pieniążki, chodzi o ten milion, powiedzmy, że dostajemy, jak to ta inwestycja ma wyglądać, do czego zmierzam, czy będzie to też zrobiony dach, powiedzmy, chyba pan wie, o co chodzi, nie? Chodzi o mieszkańców, którzy ciągle tam się dopominają o coś. Czyli to będzie przybudówka jakaś na następny samochód? No nie wiem, no, jakby pan to sprecyzował. Główny dziękuję. Nacisk będziemy kładli na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej, to jest raz, nie? To jakby pierwszy rząd jest. Co będziemy mogli zrobić w ramach tego, to zależy od wyceny, dlatego że jeżeli wejdziemy w środki inwestycyjne, to 50% musi dołożyć samorząd. A w przyszłym roku po prostu nie ma szans, nie? Jeżeli się okaże, że wymiana dachu będzie środkiem inwestycyjnym, że to będzie jako inwestycja, a nie jako remont, to z pewnością tego nie zrobimy. Teraz pytanie, jaka kwota była potrzebna na ten remont dachu. Na razie spotkanie odbyło się bodajże w grudniu, więc jakby powzięliśmy informację, że są jakieś wstępne zasady wydatkowania tych środków. Dostaliśmy nieformalne informacje z Wojewódzkiego Funduszu, ale formalnego Andrzej nie dostaliśmy, nie? Jeszcze rozporządzenie jakby takie formalne, co my możemy na to wydać, bo 500 000 powinno być na zabiegi termomodernizacyjne. I tu by się dało na przykład dach obuć w to, nie? Ale na jakiej zasadzie? To jest, no, tak, stary rząd nie do końca obiecał, a młody jeszcze nie nowy jeszcze nie doprecyzował. Także będziemy się starali oczywiście wyremontować w ramach tych środków najwięcej jak się da, ale najważniejsza potrzeba naszej straży to jest przebudowa wjazdów tak, żeby ten nowy samochód się mieścił trochę lepiej. Nie będziemy w stanie dobudować do budówki, bo to byłaby już inwestycja, więc krótko mówiąc do tych 400 tysięcy, ile by to kosztowało, powiedzmy, to 400 tysięcy musielibyśmy znowu w budżecie znaleźć, a to nie znajdziemy w przyszłym roku. Więc raczej będziemy robili to jako remont, więc najprawdopodobniej po prostu będziemy w stanie wysunąć trochę ten wjazd, tak żeby ten samochód wchodził, poszerzyć wjazdy, bo to już remont jest, nie? Nowe drzwi założyć, docieplić, założyć nowy system grzewczy w remizie, ale to na razie są rzeczy, które sobie układamy w głowie, ale póki nie będzie jasnych rozporządzeń dwóch ministerstw tak de facto, to ja też nie jestem w stanie precyzyjnie na to pytanie odpowiedzieć, nie? Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Pan radny Łukianowicz, bardzo proszę. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o dach, tutaj co pan Szlajaj powiedział, to w każdym budynku chyba dach jest najważniejszy, od tego trzeba było zacząć, ale to ja akurat w innym temacie chciałem zapytać o te 10% oszczędności energii. Czy ktoś już analizował wstępnie tą sprawę? A jeżeli no, nie osiągniemy tych 10, czy coś już wiadomo, jakieś kary wtedy są za to, czy to w ogóle po wybraniu nowego rządu nie będzie żadnych kar już? Nie? Bardzo proszę, pan skarbnik, pan sekretarz Andrzej Borowiec. Tak, monitorujemy to, osiągniemy te 10%, chociaż jeszcze nie mamy wypełnionej tabelki, także... Bardzo dziękuję. Kara była za 10. Tak, bo indywidualnie burmistrz jest karany wtedy, ja wiem. Ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo zapomniałem spytać pana sekretarza. Mam duże naciski, żeby się udało, tak powiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Widzę, że więcej spraw... Tak, bardzo proszę, pan burmistrz. Ja chcę bardzo, znaczy tak, pracowaliśmy nad tym budżetem wspólnie. Tak naprawdę wszystkie ustalenia najważniejsze są także waszą zasługą, ale jakby rolą burmistrza jest podziękować. I bardzo wam dziękuję za wyrozumiałość przy konstrukcji tego budżetu, przy tych wszystkich trudnościach, przez które wspólnie przechodziliśmy. I serdecznie dziękuję za to, że doceniliście pracę pani skarbnik, bo pan przewodniczący wspominał o zespole finansowym, zespole inwestycyjnym. Zespół finansowy, zespół inwestycyjny, zespół do spraw rozliczania i pozyskiwania. Trzy osoby. W ich imieniu i swoim bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Pan radny Łukianowicz, bardzo proszę. To już tu na sam koniec wspomnę, jest to już nasza ostatnia, jakby ostatnie święta, że tak powiem, w tej kadencji i już może niechby pan przewodniczący życzenia jakieś od wszystkich, bo tak. Nie będziemy tu pojedynczo. Mam przewidziane, tak jest, bardzo dziękuję za podpowiedź, mam przygotowane, ale jeszcze wcześniej, jest to wniosek formalny jak najbardziej, ale jeszcze wcześniej krótkie ogłoszenie. Zostałem poproszony o przybliżenie tego tematu. Uprzejmie informuję, że z 6 stycznia w cerkwi grekokatolickiej o godzinie 17 odbędzie się koncert kolęd polskich i ukraińskich i w imieniu organizatorów bardzo serdecznie zapraszam 6 stycznia. W związku z tym, że teraz święta i polskie i ukraińskie są w jednym terminie, 6 stycznia będzie to Trzech Króli, a tutaj w cerkwi będzie obchodzony Jordan, bo to wszystko wie... Jordan będzie obchodzony, Trzech Króli, a tu jest Jordan. Jest to święta mamy teraz jednakowo, bo to jest przesunięcie, ale wszystko jest w jednym czasie. I serdecznie zapraszam 6 stycznia na godzinę 17 do cerkwi na koncert kolęd polskich i ukraińskich. Cel jest bardzo szczytny, bo będzie tutaj również zbiórka charytatywna na zakup drona na wojnę na Ukrainę. To tak w kwestii ogłoszenia, a teraz szanowni radni, drodzy mieszkańcy, pozwólcie, zbliża się czas pełen radości, nadziei i wzajemnej serdeczności, czas Bożego Narodzenia. Dziś na zakończenie tej sesji chciałbym wam wszystkim złożyć serdeczne życzenia. Niech te święta Bożego Narodzenia niosą za sobą radość, spotkań, miłość bliskich oraz pokój w sercach. Niech każdy z nas znajdzie chwilę wytchnienia. Życzę wam zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Niech nadchodzący rok 2024 będzie czasem spełnienia marzeń, realizacji planów i osiągnięcia kolejnych sukcesów dla rozwoju naszej wspólnoty. Życzę wam wszystkich wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję bardzo. W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów na dzień dzisiejszy zamykam 63. sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo.